Na program zaprasza twórca receptury na szokująco dobrą ofertę z dodatkowymi kanałami i nową odsłoną internetu światłowodowego. Telewizja kablowa Telcap. Lubimy zaskakiwać. Z inicjatywy Ośrodka Aktywizacji Seniorów AS oraz Książnicy Pruszkowskiej odbył się pierwszy test wiedzy o Pruszkowie. Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta mógł spróbować swoich sił. Do rywalizacji stanęło blisko 40 osób. Uczestnicy w czasie godziny lekcyjnej zmierzyli się z ponad 80 pytaniami z różnych kategorii. Zdecydowaną przewagę miała historia Pruszkowa. Ja sądzę, że bardzo wielu ludzi się interesuje zarówno historią lokalną, jak i historią Polski, także historią Pruszkowa na tle historii lokalnej. Także ja myślę, że wiele jest osób, które jest dobrze przygotowanych i na pewno sobie z tym poradzi. Mi się wydaje, że to przychodzi z wiekiem, że po prostu i starszy człowiek, tym bardziej się interesuje historią właśnie swojej miejscowości, a i także szerzej regionu i Polski. Do testu przystąpiły również osoby w młodym wieku. Najmłodsi to jeszcze licealiści. Kluczowy był stan wiedzy nie tylko z zakresu historii miasta, ale także zorientowanie w sprawach bieżących i ogólnie pojęta lokalna kultura popularna. Jak podkreślają organizatorzy, bardziej od wyników liczyła się chęć udziału, jednak było o co walczyć. Jako pierwsza nagroda będzie dwudniowe spa. Druga i trzecia nagroda też są atrakcyjne, bo jedne są dwa bilety do Mazowsza i dwa bilety do Muzeum Hutnictwa na koncert. A proszę powiedzieć, skąd taki pomysł? Bo to już jest druga inicjatywa organizowana przez panią właśnie, która się kręci w kontekście takiej rywalizacji zbiorowej. To znaczy nie, mnie nie chodzi o rywalizację zbiorową, raczej o takie bardziej intelektualny rozwój, bym powiedziała. Do grona pomysłodawców pytań należał również znany autor wspomnień o Pruszkowie, Tadeusz Hubert Jakubowski oraz wieloletni pracownik redakcji Głosu Pruszkowa, Tomasz Malczyk. Ku zaskoczeniu organizatorów na zaszczytnym podium stanęły więcej niż trzy osoby. Pierwsze miejsce zajął Wojciech Szkolniak, drugie miejsce Paweł Makuch, trzecie zaś przypadło aż czterem uczestnikom: Anecie Szydłowskiej, Zofii Muszel, Waldemarowi Misztalowi oraz Mirosławowi Wasilewskiemu.